To, co jest najważniejsze dla nas w Świdniku, ale także dla kolegów w Mielcu, to to, że w przypadku zakupu śmigłowców Caracal, w przypadku realizacji tak gigantycznego kontraktu na ponad 13 miliardów złotych w przeciągu kilku lat, może kilkunastu, nie byłoby ani zakładów w Świdniku, ani zakładów w Mielcu. Ten przetarg by był destrukcyjny z punktu widzenia tych firm i byłoby czymś absurdalnym, gdyby polski rząd wydawał miliardy złotych po to, aby likwidować przemysł w Polsce i importować śmigłowce z Francji. No to jest decyzja, która całkowicie się nie broni. Nie broni się ani jeśli chodzi o korzyści dla armii, ani jeśli chodzi o korzyści dla gospodarki, co pokazały negocjacje offsetowe. I wreszcie była koszmarnie droga, bo nikt za śmigłowce Caracal na świecie nie zapłacił takiej ceny, jaką mieliśmy zapłacić w tym przetargu. W tej chwili przygotowywany jest program modernizacji technicznej. Ten program określi kierunki także tych zamówień śmigłowcowych. Śmigłowce różnego typu, do różnych typów zadań są polskiej armii potrzebne i Świdnik i Mielec są w stanie takim zamówieniom sprostać.